Witam wszystkich ponownie, a szczególnie wielbicieli bobu. Mam dla Was pyszną, prostą pastę kanapkową, która w zasadzie idealnie sprawdzi się również jako przekąska, nawet na imprezy. Pasta w zasadzie jest z dwóch składników głównych, ale w połączeniu właśnie ze świeżymi pomidorami i cebulką, która jest na wierzchu, tworzy naprawdę fajną przekąskę. Zobaczcie, jakie to proste. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy oczywiście od ugotowania bobu. Opłukałam go porządnie pod zimną wodą. Przerzucę sobie do garnka. Zalewam zimną wodą. Tak, żeby wystawała jeszcze ponad bób. Dodaję łyżeczkę cukru i płaską łyżeczkę soli. Stawiam na gaz i gotuję około 10 minut. Jakbym chciała go do sałatki, gotowałabym krócej, około 5-6 minut. Wtedy by mu wystarczyło, ale my potrzebujemy go rozgnieść na miazgę, więc 10 minut będzie akurat. Bób odcedziłam, przelałam zimną wodą i teraz muszę obrać ze skórki, w zasadzie wycisnąć ze skórki. Bób mam obrany, dolewam do bobu na razie oliwę, około 2-3 łyżek i miksuję na gładko. W razie potrzeby możecie dodać od razu troszkę więcej oliwy. Bób nam się już troszkę zmiksował, mamy więcej miejsca w pojemniku, możemy dołożyć ser feta, około 100 g. Dodajemy również sok z cytryny, około 2 łyżek. I jeszcze trochę oliwy, jeśli zauważycie, że pasta jest za gęsta. Możecie również zamiast oliwy dodać odrobinę wody, tak jak ja dodaję trochę oliwy, trochę wody. I miksujemy ponownie. I prawie gotowe. Możemy sprawdzić, jaka jest konsystencja. Właśnie taka ma być. Nie za gęsta, nie za rzadka. Spróbujcie do smaku i teraz dopiero doprawiamy. Czasami feta jest mocno słona, dlatego robię to zawsze na końcu. Dodaję sporo pieprzu. Sól. Oczywiście do smaku. Dla zaostrzenia smaku dodaję również odrobinę płatków chili. I jeszcze raz wszystko krótko zamieszam. I gotowe. Pastę przekładam na talerz. Możecie ją po prostu schować do pojemniczka i trzymać w lodówce. I użyć jak zwykłą pastę kanapkową. Ale w tej wersji smakuje o wiele lepiej. Teraz dodatki do naszej pasty. Mała czerwona cebulka w kosteczkę. A w zasadzie wystarczy pół. Do tego odrobina szczypiorku. Możecie zamienić na natkę pietruszki. I kawałek pomidora. Najlepiej, żeby był mocno dojrzały. Pozbywam się widocznych nasionek. Zawsze to będzie mniej płynu później na paście. I kroję w kosteczkę drobno. Razem ze skórką. Pomidorki posypuję po paście dookoła. No i oczywiście szczypiorek i cebulkę również. Na wierzch odrobina oliwy z oliwek, która jeszcze podkręci smak. Sól i pieprz.
Możecie podawać z krakersami lub bagietką. Sprawdzi się super. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!